Uśmiechnięty i pomocny, grał w piłkę nożną, a jego drugą pasją były motocykle. Wystarczyła sekunda, a życie Michała z Boroszowa i jego rodziny zmieniło się diametralnie. Po prostu zjechał zaudowany. 27 września ubiegłego roku o wpół do pierwszej przyjechała policja. Że syn miał wypadek. Że leży nieprzytomny. Najgorsze wrażenie to tylko głównie głowa, nie? No jak tu jest utrata tyle procent mózgu, no to już jest bardzo trudno. Michał Grabiński doznał poważnych obrażeń po wypadku samochodowym. Leczył się w niemieckich i polskich szpitalach, a od maja przebywa w domu. Prawdziwa walka o życie towarzyszyła chłopakowi przez cały ten czas. Się czuję chyba spokojniejszy tutaj, bo tam to było cały czas. Z jednej sali do rehabilitacji, z rehabilitacji tam z powrotem, no to miał taki cały czas stresy. Nie dawali mu dużych szans. No ale szczęśliwie się skończyło, że żyje, że jest z nami i z tego się bardzo cieszę. A do tego posiada prawdziwych przyjaciół, którzy zorganizowali dla niego charytatywny piknik rodzinny. Bo jak mówi stare przysłowie, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. 17 120 zł tyle zebrali mieszkańcy Boroszowa na rehabilitację. Tak mi coś zaświtało, żeby szło zrobić jakąś imprezę i pomóc rodzicom Michałowi i w ogóle wszystkim. Stanąłem do jego kolegi, do Sebastiana Jurczyka. No, on jest DJ-em, czy zagra za darmo, no i tak się od tego zaczęło. Zaangażowało się dużo ludzi, firm z całego powiatu. Dla mnie to najważniejsza organizacja, że oni się tak pozbierali w przeciągu krótkiego tygodnia czasu, że zdążyli to wszystko zrobić, zorganizować, to już jest dużo. Rehabilitacja przynosi efekty. Poprzez gesty, uśmiechy czy grymasy twarzy Michał daje znak o swojej obecności. Optymizm i wiara w poprawienie stanu chłopaka nie opuszcza członków rodziny. Małymi kroczkami wszystko idzie do przodu. Najpierw się cieszyła z delikatnego drgnięcia powieki. To już był sygnał. Jak na aparaturze zaczął sam oddech łapać. Jaka to była radość. Tych chwil nigdy nie zapomnę. Nigdy. Michał robi bardzo duże postępy. Na początku, jak przyjechał tutaj do Polski, nie miałem go poznać. On reaguje bardzo jak tak... Jak podejdziesz, to on zaraz się podnosi i tak widać, że kontaktuje. Niepełnosprawność nie jest przeszkodą w miłości, której jest tutaj więcej niż w innych domach. Bycie z drugim człowiekiem w trudnych chwilach, cierpliwość, dobroć, opieka i okazana troska są dowodem prawdziwej miłości. Są chwile piękne, radosne, łatwe. To wtedy łatwo być z drugim człowiekiem. Ale zawsze są i te trudniejsze chwile. I dla mnie... To nie jest ważne, że on jest taki, jak jest, że leży, ale dla mnie jest ważne, że on jest z nami, że jak mi jest ciężko, mogę się przytulić do niego. To są chwile drugi raz podarowane od Boga, bo mogło być zupełnie inaczej. W obliczu tragedii cieszymy się z drobiazgów. Nie zawsze możemy mieć wpływ na to, co przynosi nam życie. Warto cenić każdą chwilę, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Raz jest słońce, a raz deszcz. Wielkie dzięki. Z całego serca.